Przebudowa Alei Przyjaźni dobiegła końca. Mogą z niej już korzystać zarówno piesi, jak i rowerzyści. Zarząd Dróg Miejskich zapowiada jednak, że to nie koniec zmian na odcinku od ulicy Zwycięstwa do ulicy Dworcowej. W ciągu najbliższych dni rozpocznie się tam remont ciągu komunikacyjnego wzdłuż budynków usytuowanych po północnej stronie alei. Powstanie tam ciąg pieszo-rowerowy. Dla rowerzystów wytyczony zostanie również przejazd przez ulicę Zwycięstwa. Rozwiązanie to pozwoli na przemieszczenie się odcinkiem bez konieczności zsiadania z roweru. Odnowione zostaną także murki za schodami od strony ulicy Zwycięstwa i barierki przy zejściach do lokali usługowych. To jednak nie koniec planowanych prac. Wiosną przyszłego roku gliwiczanie mogą spodziewać się także uporządkowania zieleni wzdłuż Alei Przyjaźni, gdzie nasadzone zostaną nowe drzewa, krzewy i byliny. Te ostatnie, posadzone pod drzewami, zastąpią tradycyjny trawnik. Barwne kompozycje roślinne ozdobią również okoliczne murki przy ulicy Zwycięstwa, a ogrodzenia i parkany pokryją pnącza.